Dzień dobry, cześć, witajcie w niedzielę po południu. Dzisiaj przychodzę do Was z kodami szczęścia. Kody szczęścia. Robimy nową serię. Już Wam opowiadam, na czym to będzie polegało. Przed chwilą podczas farbowania włosów przyszło to do mnie, że tak masz teraz zrobić. Teraz masz zrobić tak, bo za bardzo się kręcisz w kółko. Więc teraz tutaj i na YouTubie, w sensie będę nagrywała live'y na Instagramie i później będę je wkładała na YouTuba. I następny content, jaki będę stwarzała, to będą krótkie live'y i będzie to seria filmów Wygraj w życie. Okay? Także dzisiaj zaczynamy serię Wygraj w życie. Oprócz tego będę pojawiała się regularnie na Level Up Secret, czyli jak mnie nie będzie tutaj, to będę na Level Up Secret. Będę tutaj dodawała serię Wygraj w życie. Nie wiem, czy to będą 4 odcinki, 5, czy 10, czy 20. Przyszło przed chwilą, jest bardzo dużo do powiedzenia, dlatego będę dzieliła to na krótkie live'y i na razie tyle, ponieważ jest bardzo wiele rzeczy, które czekają na realizację. Ale od początku. I dzisiaj też ogłoszę, czego możecie się spodziewać w marcu i tak dalej. Witajcie bardzo serdecznie. Tylko Was przywitam czule i lecimy z koksiczkiem. Kto tu się wita? Stokrotka, cześć kochana, cześć moja Justyna. Czuję, że z Tobą wygramy życie. Uwielbiam Twoje pomysły nowe. Same przychodzą. Byłam bardzo spragniona. Dobra, dzisiaj wygraj w życie. Zaczynamy od podstaw. Dajcie znać jakąśkolwiek emonitką w czacie, kto chce być szczęśliwy. Jedna emonitka, kto chce być szczęśliwy, a dwie emonitki, kto jest szczęśliwy. Dajcie znać. Cześć Chantal Rial 01. Chcę być szczęśliwa. Jestem szczęśliwa. Chcę być szczęśliwa. Ogólnie, jak już jesteście ze mną dłużej w mojej przestrzeni, to wiecie, że z tym szczęściem to jest tak. Cześć Adrian. Z tym szczęściem to jest tak, że nie da się go osiągnąć, nie da się go poczuć, kiedy nie mamy woli pocierpieć. Albo kiedy nie umiemy cierpieć. Albo kiedy zbliża się do nas cierpienie i zamiast lekcji i medycyny, to my tam wierzgamy nóżkami i projektujemy na innych. Ty miałaś lepiej, a on mi zrobił tak, a ty nie znasz mojej sytuacji, etc., etc. Ale dzisiaj nie będziemy o cierpieniu. To jest tylko taka baza bazy. Podstawa podstawy. Dualizm. Każdy ogólnie chce być szczęśliwy. Zostaliśmy też zaprogramowani na to, żeby być szczęśliwym. Prawda? Tylko dajcie znać, za chwilkę powiem jak, ile osób tutaj szczerze bierze sobie czas, take your time, i siada tak ze sobą naprawdę. Na przykład, nie wiem, niedziela, u mnie teraz świeci słońce, nawet gdyby nie świeciło, można zapalić świeczkę, usiąść na łóżku, można pójść na spacer, można wziąć dziennik, można odłożyć telefon. Ile osób siada, ale nie taką podczas live'a, że ja teraz powiem, a ty sobie zadasz pytania, tylko ile osób tak naprawdę kontempluje, co sprawia, że jestem szczęśliwa? Kto siada i kto sobie myśli, okej, co... Co sprawia? Co mi sprawia szczęście? Kiedy? Co mi da szczęście? Kto się nad tym zastanawia? Kto kontempluje? Bo ja pracuję z ludźmi i mogę Wam powiedzieć, że mało kto obserwuje również ludzi i wiem, że mało kto. Raczej ludzie są zaprogramowani na gonienie za szczęściem.
nie zastanawiając się, czy możliwe jest, żeby tymczasowe rzeczy z zewnątrz, skoro one są z zewnątrz, to znaczy nie są we mnie, skoro one są tymczasowe, to znaczy, że przeminą, czy to jest możliwe, żeby one mi dały szczęście? No z samej definicji, że są zewnętrzne i tymczasowe, nie mogą dać nam szczęścia. Okej. Kto siada i zastanawia się nad tym? Dajcie znać. Ja tak robię, staram się doceniać każdy dzień i programować moje cele. Amazing, amazing. Nauczyłam się być sama ze sobą, nauczyłam się być szczęśliwa sama, doceniam każdą dobrą chwilę. Yes, ja. Very, very beautiful. Kiedy za czymś gonimy, na przykład, nie wiem, pomyślałam sobie, jak zrobię biznes online, ja ostatnio odkryłam, że jestem szczęśliwa, tylko szukałam chuj wie czego. Może miałam iść na chwilę, a wy tu robicie ze mną takie party. Uwielbiam z wami być. Ale muszę popracować nad tym, żeby się skondensować jak mleczko. Siedzę i myślę już od dłuższego czasu, coś świta, ale czuję się niewystarczająca i banalna, aby wprowadzić w życie. Lubią siebie, dobrze mi ze sobą. Jestem wtedy szczęśliwa. Uczę się tego cały czas. Ja jestem bardzo szczęśliwa, bo mam syna. No, Adrian mówi, że uczy się. Patrycja mówi, że siedzi i myśli od dłuższego czasu, ale że właśnie się czuje tam niewystarczająco. No i właśnie na te dwie rzeczy zwrócimy sobie zaraz uwagę. Teraz tak. Kiedy sobie coś postanowimy, że na przykład nie wiem, że może to małżeństwo albo związek nas uszczęśliwi, albo że da nam trochę więcej tego szczęścia. Kiedy na przykład sobie pomyślimy, dobra, to ja sobie zrobię biznes online, żeby mieć finansową niezależność i wolność i swobodę. Stawiamy sobie cel jakiś, nie? To dlaczego tak się spieszymy? Dlaczego tak gnamy? Dlaczego sobie robimy tą presję? Wewnętrzną i zewnętrzną. Emanujemy stresem. I widzicie ten paradoks, że jakbyśmy wymyśliliśmy sobie, że coś na zewnątrz, jakiś punkt, jakiś cel, jakiś punkt w czasie nas uczyni szczęśliwym i zaczynamy nagle gonić, gnać, tracimy dech, zapominamy, fiksujemy się. I w tym momencie, w którym dążymy do tego celu i się fiksujemy, czyli nie cieszymy się drogą, emanujemy stresem. I jesteśmy absolutnie w ogóle nieprzygotowani do tego, że w momencie, w którym to jakby zrealizujemy albo osiągniemy, nie jesteśmy w ogóle przygotowani i nie mamy kapacytetu do tego, żeby być szczęśliwym, żeby docenić to, co mamy, żeby utrzymać to, co mamy. Zazwyczaj ludzie pędzą, nie wiedzą za czym, tak jak tutaj napisała przed chwilą śmiesznie, kto to napisał? Paulinka, że goniła, ale nie wie za czym. Ludzie, to jak robią masy, to co robią ludzie, gonią, nie wiedzą za czym, za jakimś konceptem szczęścia, bo zostało nam tak zaprogramowane, że dom, pies, kredyt, rodzina, że to jest szczęście, że szczęście to jest taniec w deszczu, że szczęście to jest taniec na dachu pod gołymi gwiazdami i my po prostu tak gonimy, nie wiemy za bardzo za czym i zazwyczaj jest tak, że jak już to mamy, to ponieważ jesteśmy w takiej gonitwie nieprzystosowani do tego, żeby być szczęśliwym, wdzięcznym, żeby się zatrzymać, żeby ukoić swój układ nerwowy, żeby żyć, od razu chcemy kolejnej rzeczy. Od razu. Ja to też często tak obserwuję w związkach, że ludzie, no jakiś tam, nie wiem, glitch w Matrixie się stał, przyciągnęła fajnego faceta, ale ten facet po chwili się okazuje za fajny, a że ona uzależniona była od dramatu i musi się coś dziać i po prostu jak jest fajnie, to jest za mało fajnie,
to muszę coś poruszyć, żeby się spieprzyło, bo może wtedy poczuję, że może być, nie wiem, że jakby ten proces, że my będziemy jeszcze raz na nowo to budować, jeszcze raz na nowo się starać, ten proces da mi takie poczucie, że jemu zależy i że jestem jednak ważna. To muszę co chwilę pieprzyć sytuację, żeby czuć się ważna. Okej? Okay? Ale dzisiaj sobie porozmawiamy o tym. Także pierwsza rzecz, zapiszcie sobie z tego live'a. Usiąść i mocno, mocno, mocno pokontemplować what makes me happy. A później jak sobie to pokontemplujecie, to zastanówcie się, po co gnać, po co ta presja, po co ten pęd, po co to wariactwo, po co to zamiast okej, chcę to doznać w życiu, muszę się tym stać, muszę się tego nauczyć, ale idę teraz przez życie codziennie szczęśliwa i wdzięczna. Bo widzicie, te osoby tutaj, co napisały, że chcą być szczęśliwe, albo Adrian napisał, że chce się tego nauczyć, albo że ktoś napisał, że się nie czuje wystarczający. Szczęście to jest wybór. To ty wybierasz, jak dzisiaj postrzegasz życie. To ty wybierasz, czy zatrzymujesz się w swojej rzeczywistości, czy jesteś cały czas w głowie i pędzisz, i szukasz, i próbujesz coś zmienić. Ludzie nie boją się zatrzymać, bo nie są przyzwyczajeni do bycia samemu ze sobą i z tą... Nie umieją wejść w tą pustkę, nie umieją wejść w ten stan zero, nie umieją wejść w ten spokój, nie umieją się zatrzymać, nie umieją po prostu przy sobie być, bo jest tam pod powierzchnią tak dużo programów, które mówią gnaj, 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 udowadnij, 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 zasługuj, 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 więcej, 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 więcej pracy, nie nadajesz się, nie nadajesz się. Więc gdyby zatrzymali się, to nagle trzeba byłoby to zobaczyć. Więc ludzie, nie chcąc tego zobaczyć, uciekają. Ja teraz nie mówię, że każdy, kto się zatrzyma, będzie musiał zmierzyć się z tym głosem demonicznym, bo to można załatwić machnięciem ręki. Jestem warta. Jestem, wybieram być szczęśliwa. Wybieram nie oczekiwać. Wybieram teraz, dzisiaj zatrzymać się przy tym posiłku. Wybieram teraz iść na balkon i wystawić twarz na słońce. Wybieram zaufać, że wszystko się dzieje na moją korzyść i skupić się na byciu szczęśliwą teraz. Szczęście to jest wybór. To jest twój wybór. To jest nie coś, co Adrian napisał, coś, czego się nauczyć. Tak, w pewnym sensie tak. Musimy się nauczyć zacząć wybierać. Musimy się nauczyć korzystać z naszego prawa wolnej woli, wyboru. Ale szczęścia nie da się nauczyć. Szczęście trzeba wybrać. Codziennie, w każdym momencie, w każdym jednym momencie masz wybór, jak będziesz patrzyła na daną sprawę. Na przykład jak cię wkurzy partner, masz wybór, czy będziesz się skupiała na tej jednej rzeczy, która pokazała, że jest on nieidealny, czy może docenisz go za 5 rzeczy, które robi cudownie, tą jedną sobie odpuścisz i zastanowisz się, okej, jak on cię wkurza, to kim możesz się stać, albo kim możesz wybrać być w tym danym momencie, żeby zmienić ton głosu i żeby powiedzieć z miłością coś, albo żeby zapytać, czy mógłby robić to inaczej. Tak się kreuje szczęście. Tak się wybiera szczęście. Codziennie masz wybór, jak się czujesz. To ty wybierasz, jak się czujesz. Tak? To uczucie jest często spowodowane tym, jak myślisz.
Więc tą pracę, ta praca to jest wewnętrzna praca. Szczęście to jest wewnętrzna praca. To nie jest nic na zewnątrz i to nie jest nic tymczasowego. Ty masz codziennie wybór, jak się obejdziesz z tym wyzwaniem. Czy powiesz, o Boże, problemy, same problemy, nie dam rady, nie mam siły, nie mam ochoty, oni mi w ogóle w całe życie mi się coś dzieje, ja pier. Czy pomyślisz sobie, co można, na pewno nie mogę reagować emocjonalnie, co mogę zrobić, żeby się nauczyć z tej sytuacji, co mogę zrobić, co muszę poczuć, żeby już nigdy nie wpakować się w taką sytuację. Jak mogę przekuć największe wyzwanie, najciemniejszą chmurę w coś, co mnie wyposaży w tym, żeby być madafaka w moim życiu? Szczęście to wybór. Szczęście to wewnętrzna praca. Szczęście to jest coś, co robimy od wewnątrz. Tego nie ma na zewnątrz. Dlatego zawsze mówię, to mam na myśli, kiedy mówię, zdejmij z niego uwagę. To mam na myśli, kiedy mówię, przestań robić rzeczy, żeby on, przestań kupować programy, żeby on i dla niego, tylko zacznij robić, żeby się stawać. Weź te narzędzia, zaabsorbuj je, włóż w siebie i używaj w czasie rzeczywistym. Wczoraj dziewczyna kupowała program aktywacji obfitości i powiedziała, potrzebuję aktywacji obfitości mieć, ja to czuję, ja to wiem, chcę ją mieć przy sobie, ale po prostu ile trwa dostęp, bo ja teraz nie mam czasu tego słuchać. Nagrania kosztują. Nagrania trwają od 8 do 15 minut codziennie. Nie masz czasu na obfitość? Nie mówię teraz do Ciebie personalnie, tylko podaję taki przykład ogólnie do wszystkich. Nie masz czasu na obfitość? Nie masz czasu na szczęście? Jeżeli nie masz go teraz, to nigdy go nie będziesz miała. Jeżeli dzisiaj nie zmienisz zdania na temat swojego partnera, to nie zmienisz go później. A jak go nie zmienisz, to on się nie zmieni. Bo jakby ktoś na Ciebie patrzył i sobie myślał, ale głupia dzida, ale głupia dzida, cały czas się przypieprza. I tym emanował i tak do Ciebie patrzył, to Ty byś odgrywała tą rolę, a poza tym też nie czułabyś się najlepiej. Czułabyś to na podświadomym kanale. To tylko śpiący, nieświadomi, zaczopowani, jakieś zagubione dusze myślą sobie, że tylko to, co werbalne widać, czuć, słychać, że to jest tylko to jest mierzalne. Nieprawda! Jak robisz social media i skupiasz się na tym, ile masz follow, i tak mierzysz swój sukces, i tak mierzysz swoje szczęście, to nigdy nie będziesz szczęśliwa. Bo ludzie w internecie są jak krypto. Po prostu raz są, a raz ich nie ma. Dopiero jak przestaniesz się skupiać na ilości follow, a zaczniesz się skupiać na szczęściu, to będziesz szczęśliwa. Dopiero kiedy przestaniesz się na tym skupiać. Mam coraz więcej, znalazłam siebie, coraz bardziej czuję, o co tu chodzi w życiu. Jeszcze tylko popracuję nad pieniędzmi, żeby mieć ich na tyle, żeby być całkowicie niezależną i niewystarczającą. Już ja mogę Ci powiedzieć, że masz złe myślenie, aktywacja obfitości by Ci się przydała, bo myślisz, że jak będziesz miała pieniądze, to będziesz niezależna i samowystarczalna. Pieniądze są sezonowe, one są jak krypto, one są jak follow, to przychodzi, to
ta niezależność i ta samowystarczalność to jest coś, co musimy w sobie stworzyć. Tak samo jak ja chciałam mieć soft life. Ja chciałam mieć soft life. Ja chciałam nie wstawać do pracy. Ja chciałam zaczynać pracę, kiedy chcę. Ja chciałam móc wyjść na słońce, kiedy chcę. Ja chciałam pójść do natury, kiedy chcę. Ja chciałam sobie pojechać na kawę, kiedy chcę. Chciałam, żeby po prostu nie mieć żadnego szefa. I mieć soft life. I nie być w tym pędzie. I zaczęłam tą pracę, kiedy miałam jeszcze 5 prac. Czekajcie, 1, 2, 3. Nie 5 prac, 3 prace. A powiedziałam 5, bo bardzo dużo wtedy uczyłam jogi. Chodziłam chyba z 5 razy w tygodniu. Anyway, pracowałam codziennie i po prostu to było, mój układ nerwowy był tak rozregulowany, to w tamtym momencie ja zaczęłam tworzyć soft life w sobie. Wybierać ten soft life na co dzień. Jak, okej, jeżeli masz jakiś taki związek, w którym no gościu cię ewidentnie nie chce, albo no po prostu cię nie szanuje, nie kocha, a ty to akceptujesz, no bo siebie nie szanujesz i nie kochasz, albo zaczęłaś social media i sobie wybrałaś jakąś taką niszę, no i tam po prostu widać, że to nic z tego nie będzie, to wtedy zmień to. Natomiast jeżeli jesteś w takiej sytuacji, kiedy się zdecydowałaś, zbudowałaś i tak dalej, to i nie jesteś nagle szczęśliwa, to proponuję ci stać się szczęśliwa w tym związku i w tym projekcie, w tej pracy, którą robisz. Czyli jak już coś masz, jak już coś zbudowałaś, to zanim coś rzucisz w kąt, postaraj się przetransformować to, co ci się nie podoba. Okej? Bo jak zmienisz związek i tego uczucia nie zmienisz, to weźmiesz do drugiego związku to samo uczucie. Myślisz, że jesteś nieszczęśliwa. Ja musiałam się wyprowadzić w zeszłym roku z mojego pięknego mieszkania, które białego, umeblowanego, kotary, sofa, wielki balkon w parku, nad rzeczką. Kochałam to mieszkanie, zmanifestowałam je, to ja je załatwiłam. Mój partner za nie płacił, musiałam się z niego wyprowadzić i była to emocjonalna, szybka decyzja, więc po prostu wzięłam pierwsze mieszkanie. Za moim oknem widzę obrzydliwy blok. Powinnam być nieszczęśliwa. Ale codziennie to, co robię i codziennie to, co wybieram i codziennie do tego, czego się stawiam i to codziennie, co wybieram, to ja wybieram się czuć i wybieram działać i wybieram być osobą, która nie mieszka tutaj. Szczęście to jest wybór. Jesteśmy tak zaprogramowani przez Hollywood i głównie przez telewizję i przez social media, że szczęście to jest ślub, że szczęście to jest taniec na dachu w deszczu pod gwiazdami. Tak, to mogą być szczęśliwe momenty, ale jeżeli nie jesteś szczęśliwą osobą wewnątrz, to nie będziesz się cieszyła tymi rzeczami. Szczęście to jest bycie okej, bycie w ciszy, bycie w teraz, bycie bez niczego na zewnątrz. Więc jeżeli teraz cierpisz, że jesteś singiel, to jest najgorszy stan wyjściowy do tego, żeby kogoś szukać. Szczęście to jest bycie okej, kiedy nie mamy nic z zewnątrz. Szczęście to jest okej, bycie okej, kiedy nie mamy
rozpraszaczy dookoła nas. Tak zostaliśmy nauczeni, że szczęście to są jakieś wielkie eventy w życiu. Że to są wakacje. Że to muszą być jakieś hot, gorące, mocne, pełne adrenaliny momenty. Jeśli to lubisz, może tak być. Ale szczęście to jest wybór i wybierasz to dzisiaj w tym życiu, w którym jesteś, w tym ciele, w którym jesteś, z tym, co masz i po prostu to jest wybór. Nie potrzebujesz mieć więcej, mieć kogoś, to jest ściema, to jest scam. Ja przyciągnęłam do swojego życia bardzo dobrego mężczyznę, bardzo jakościowego mężczyznę w sezonie, w którym nie chciałam nikogo, nie potrzebowałam nikogo, niczego nie szukałam, byłam, skupiłam się na szczęściu w sobie, w tu i teraz. Mi rozwód dał więcej szczęścia niż ślub, ulga, wolność i miłość do siebie odzyskałam po rozwodzie. Nigdy już nie będę uzależniać swojego szczęścia od kogoś. Pamiętaj o tym. Szczęście to wybór. I teraz zobacz, to były kody. I teraz musisz ich używać. Na początku tego live'a dałam Ci zadania do kontemplacji, a teraz kody, których używać. Jak ich używać? Tak, że po prostu jak sobie jesteś bez telefonu w swojej rzeczywistości, to sobie mówisz do siebie, wybieram teraz być szczęśliwa, wybieram teraz być obecna. I uczysz się budować i stwarzać wewnątrz solidny, solidny, solidny fundament, na którym będziesz mogła się wesprzeć, na którym będziesz mogła się oprzeć, na którym będziesz mogła odpocząć, do którego będziesz mogła się udać zawsze, kiedy będziesz tego potrzebowała, w każdej sytuacji. To jest to miejsce w tobie, w którym jak dzieją się rzeczy na zewnątrz, to jest to miejsce w tobie, kiedy dzieją się tak zwane problemy w życiu. To jest to miejsce, w którym mówisz, nieważne co się dzieje, mam siebie. Miało być krótko, to tyle na dzisiaj. Tak jak widzisz, taka zmiana perspektywy, zmiana kursu, zmiana uwagi, czyli shift energetyczny, tak? Bo mogło być tak, że byłaś osobą, która goniła, myślała, że musi mieć więcej, że musi schudnąć, że musi zarobić, że musi mieć partnera, żeby być szczęśliwa. I nagle się okazuje, że nie, wow, mogę w każdej chwili być szczęśliwa. Mogę to wybrać, mogę to stworzyć i wtedy będę wibrowała tak, że przyciągnę. The best case scenario. Więc zobacz, jak zmiana perspektywy o szczęściu może sprawić, że jesteś nagle szczęśliwa. To teraz sobie wyobraź, jak zmiana o perspektywy obfitości, ile może otworzyć, ile może pobudzić. Także kiedy wybieramy być szczęśliwi, ugruntowani, osadzeni, uziemieni, kiedy siebie lubimy, kiedy jesteśmy spokojni, kiedy spokój jest naszą tarczą, kiedy jesteśmy osadzeni w sobie, to jest najbardziej powerful energy in which we can exist. To jest najpotężniejsza energia, w jakiej możemy egzystować. Najbardziej apetyczna. To jak ktoś taki jest, pisze komentarze, albo gada, japa się nie zamyka, chcesz pogadać z tą osobą, na pieprzy. Albo w ogóle ktoś po prostu cały czas chodzi taki nagrzany. Tacy ludzie, nie chce się koło nich przybywać.
Ale jak ktoś jest uziemiony, nie w reakcji, czuć jakość, czuć substancję. I możecie się tak stwarzać, wybierając szczęście dzisiaj, teraz. W obecności. W skupianiu się na jednym zadaniu. W intencjonalnym zadaniu. Dobra, to tyle na dzisiaj. Chcę Was jeszcze zaprosić do aktywacji obfitości i powiedzieć Wam, co nas czeka. Tak jak powiedziałam, teraz będą się pojawiały krótkie odcinki. Wygraj w życie z Gają. I będę chodziła na Level Up Secret z tematami damsko-męskimi. Bo chcę się skupić teraz na stwarzaniu przestrzeni, bo tylko produkuję ten content darmowy. A są takie rzeczy, które czekają na zapleczu i jest to kobieta z biznesem. To będzie duży program, w którym zawrę wszystko, czego się nauczyłam w przeciągu 2 lat w swoim biznesie. I no po prostu będzie petarda. Na pewno nie będzie niczego takiego gdzieś indziej, bo to będzie mój autorski. I zaczynam od tego tygodnia, ale mam tak dużo teraz obecnie na głowie, że muszę właśnie to sobie jakoś podzielić. Później będzie na pewno, jeszcze nie wiem, czy to będzie program, czy to będzie masterclass, ale na pewno będzie taki masterclass, jak sprzedawać codziennie i wszystko, jak zrobić swój content pod to, żeby sprzedawać. Mam dostęp do niesamowitych kodów i niesamowitych informacji, to trzeba zapakować i dać ludziom w ręce. I prawdopodobnie na kwiecień szykuje się format telegramowy, taki jak mamy teraz w aktywacji obfitości, tylko będziemy pracowały nad aktywacją self-konceptu jedyna, czyli pełna sprawczość. Wszystko zależy od Ciebie, jak być szczęśliwą i to, co robimy w aktywacji obfitości, czyli codziennie pracujemy z naszym percepcją, blokadami, wyobraźnią, ruchami, perspektywą odnośnie pieniędzy, to teraz będziemy zajmowały się self-konceptem. Także trochę tego jest, dlatego na razie się wycofuję, będę tu przychodziła tylko dawać te. Jak one się nazywają? Jak wygrać w życie. I aktywacja obfitości. Dzisiaj, moi mili, do końca niedzieli można aktywację nabyć. Cześć Litku, dzięki. Można aktywację nabyć za 199 euro. Jutro ta cena idzie w górę na 333 euro. Może zrobię jeszcze jakiś przystanek po drodze. Zobaczymy. I teraz Wam chciałam przeczytać nowości z naszej grupy. Jak dziewczyny odbierają program aktywacji obfitości. U mnie na Instagramie jest taka zakładka I Love Money, tam na bieżąco dzieliłam się z Wami przez 3 tygodnie, co kto osiągnął, co kto zmanifestował, u kogo co się zmieniło i tak dalej, ale dzisiaj chciałam Wam przeczytać recenzję i posłuchajcie dobrze, tak, bo to jest aktywacja obfitości, tam zajmujemy się kasą i rzeczami z tym związanymi. Natomiast posłuchajcie, co te dziewczyny mówią. Na co one zwracają uwagę? Co się u nich zmieniło? Natalia. Aktywacja obfitości uwolniła coś we mnie. Poczułam się niezwykle bogata. Mimo, że nic na zewnątrz się tak naprawdę nie zmieniło. To jest szaleństwo. Chwilami czuję, jakbym żyła w innej rzeczywistości. Chodzę po moim starym mieszkaniu, ale w myślach widzę nowe, obfite, piękne, moje. Piękne meble, jakościowe, dużo wolnej przestrzeni. Wcześniej myślałam, że tego nie chcę, ale ta przestrzeń tutaj pokazała mi, że to nie było tak, że nie chciałam. Ja po prostu nie czułam się warta. Teraz czuję i marzenia, i wizja nabierają zupełnie innych barw. I jak myślicie, czy osoba, która się nie czuje warta i która nie marzy, i która nie wierzy, że jej się uda, i która nie ma narzędzi, żeby to wykraftować,
spełni swoje marzenie i będzie szczęśliwa, czy osoba, która już teraz, bez względu na to, w jakiej sytuacji jest i ile ma follow na koncie, zaczyna operować z obfitości, z perspektywą obfitą. W aktywacji obfitości zmieniamy tutaj to, jak postrzegamy obfitość, bogactwo, twórczość, kreatywność, życie, ruch, regresję, fale życia. It's amazing. Agusia. Ten program aktywacji obfitości, it's a game changer. Jestem królową własnej bajki. 100 na 100. Teraz rozumiem, bo jestem w mocy, a wszystko i wszyscy się dopasowują do mnie. Co chcę, to mam. No limit. Teraz dopiero zaczyna się życie. Lecę na szczyt, nie da się mnie już zatrzymać. Dolarsy, wakacje, all what I want, I get now. I get now. Renatka. Ja od razu poczułam w sobie, że ten program jest mi potrzebny. Wiem, że w tej grupie, dzieląc się tym, poleci moc. Już się dzieje. Tak bardzo poczułam w sobie, że dla siebie jestem najważniejsza. Ciało podpowiada, co robić. Wycofałam się z ciężkiej pracy, którą nie powinnam robić. Teraz odpoczywam. Wyjechałam na tygodnie, gdzie nikt nie mógł mnie namówić do wyjazdu. Bo zawsze jest co robić wokół. Były tańce, były śmiechy. Nigdy nie miałam tyle radości. Najlepszy tancerz mi się trafił. Na koniec wyjazdu otrzymałam bukiet pięknych kwiatów. Po powrocie, jakbym była w innym świecie, chyba się rozpłaczę ze szczęścia. Ale jeszcze sporo do zrobienia, ale spokojnie. Myślę, że pierwsze, co nauczę się dobrze w szachy grać. Dziękuję Olimpii, dziewczynom i sobie za to, że jesteśmy razem. Zanurzam się w swojej mocy. Moco, trwaj. Ja kocham tą przestrzeń, kocham ten program, kocham te dziewczyny. Druga Agusia. Mam 32 lata. Pamiętam, jak byłam mała i miałam mnóstwo pomysłów. Nie mogłam zasnąć. W nocy miałam cudowne sny. Gdy wpadłam do Matrixa, to znaczy szkoła i cała reszta, wszystko się skończyło. Jakby ktoś zarzucił na mnie płachtę z kompleksami, smutkiem, nieszczęściami całego tego świata. Szukałam atencji, byłam w trzech niby poważnych związkach, gdzie cała moja energia zawsze szła na mężczyznę i oni mnie zostawiali, mówiąc, że tego nie czują. I teraz jestem sama, jest mi pierwszy raz w życiu tak naprawdę. Dobrze, samej ze sobą, z najważniejszą w życiu, w moim życiu osobą, przebudzona dzięki Olimpii. Wróciłam do siebie i do Boga. W głowie cały czas obfitość. Odblokowana, znowu wróciły cudowne pomysły. Tak jakby w głowie siedziała mi moja wersja osoby, którą się stanę i ciągle podsyłała mi realizację. Ostatnio zadzwoniła do mnie firma, która zajmuje się realizacją unijnych dofinansowań na rozszerzenie działalności i mogą wykorzystać 170 tysięcy. Czuję, że latam tak jak kiedyś, jak byłam małą dziewczynką. Czuję wdzięczność, obfitość, brak słów, aby to opisać. Dziękuję. Olimpio. Jest 14:41 na zegarze. Jeśli czujesz gotowa się i odpowiedzialna za siebie, jeśli chcesz codziennie kraftować swoją obfitość od wewnątrz, sięgać umysłem tam, gdzie jeszcze nie sięgałaś, uwalniać rzeczy, których być może nie byłaś świadoma, że tam są, uwierzyć i poczuć w ciele i w podświadomości, że jesteś warta, że możesz, że jest to możliwe. Otrzymać te wszystkie kody i aktywacje, you are very more than welcome. Kochani, to dzisiaj na tyle. Ja zawsze mówię krótko, jestem ciekawa, ile to już wyszło. Życzę Wam wspaniałej niedzieli.
I bardzo dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się w aktywacji obfitości. Pa!